Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku zrobimy tort bezowy, ombre, tak sobie wymyśliłyśmy. No i wybrałyśmy oczywiście pistacje, tak wasz ulubiony smak w ogóle. Pistacje, ja nie wiem, w czym tkwi fenomen właściwie. Przecież przed chwilą mój mąż zjadł tutaj połowę miseczki. No lubię pistacje, ale bez przesady. W lodach lubię. O, lody włoskie. Tak. Z Włoch, to dobra. Jedziemy z tym, tak? Zacznijmy od bezy. Tak, musimy wypiec 3 blaty bezowe, bo jeżeli tort, to musimy mieć więcej blatów niż te 2. Ważne, żeby białka były w temperaturze pokojowej, dzięki temu one mają, lepiej się ubijają do większej objętości, kiedy są właśnie w temperaturze pokojowej. Także Justy, czyń swoją powinność. Jeśli chodzi o cukier drobny, pamiętajcie o tym, żeby był drobny, bo on się łatwo rozpuszcza. Niektórzy dodają teraz na tym etapie szczyptę soli, my pomijamy. Szczypta soli teoretycznie spowoduje, że białka się lepiej będą ubijały, ale nam zawsze się dobrze ubijają. Jakby dla mnie ta szczypta soli nic nie wnosi. Tak, dla mnie też nie. Jak chcecie, to możecie dać. Kiedy dodawać cukier? No właśnie na tym etapie, jak mamy już piankę na dnie, praktycznie nie widać tego białka, które było na początku. Łyżka po łyżce stopniowo dodajemy cukier, nie wszystko od razu. Ha, ubite! Dalsza część. Musimy dodać nieco soku z cytryny po to, żeby ustabilizować nasze białka. Może też być ocet winny. Dokładnie. I jeszcze do tego skrobia ziemniaczana. Tak. Możemy ją po prostu tak wsypać. Zmiksujemy do połączenia. I beza gotowa. Ło, to nie to. To to. Tak sobie wymyśliłyśmy, że chcemy bezę ombre, a ombre to znaczy, że na początek jeden blat będzie intensywnie zielony i będziemy tak stopniowo... Takie przejście kolorów. Takie przejście kolorów, więc jeden blat będzie biały, a dwa będą zielone. Przy torciku bezowym zaczynamy od tego, że musimy wcześniej sobie przygotować papier do pieczenia. Ja narysowałam na tym papierze wcześniej okręgi o średnicy około 16-17 cm. Możecie to zrobić na przykład odrysować od talerza. I teraz tak, ten papier musicie odwrócić na drugą stronę. Bierzecie troszkę bezy, przyklejacie ten papier. Po odwróceniu nadal będziecie widzieć te okręgi, a one nie odbiją nam się po wypieczeniu na bezie. I teraz musimy zabarwić. Pierwszy krążek zrobimy biały, czyli nieco bezy tutaj sobie damy na biały. Jeszcze? Tak. Jeszcze? Jeszcze możesz mi dać troszkę. Dobra. Teraz połowę tego do miski tutaj, a połowa zostaje. Ja sobie tutaj zacznę już formować taki krążek bezowy. Piekarnik nagrzewamy do 150 stopni. Funkcja termoobieg, bo pieczemy więcej blatów bezowych na różnych poziomach. Teraz barwimy tą bezę. Tutaj musimy złamać tylko kolor tej bieli. Ważne, żeby barwnik nie był do tłuszczu, bo jak wiecie, jak dodacie tłuszcz do białek, to po prostu staną się płynne i już nie będzie bezowo. Złamałyśmy tą biel i wykładamy kolejny krążek bezowy. Ta-dam! Mamy 3 krążki bezowe, wkładamy do piekarnika. W momencie włożenia do piekarnika od razu obniżamy temperaturę do 100 stopni. Bezę suszymy około 1,5 godziny do 2 godzin max. I to zależy, jaką chcecie właśnie bezę. Czy chcecie bardziej chrupiącą, czy taką bardziej piankową.
więc od tego zależy czas pieczenia. Tak, wiadomo, i tak. Po wysuszeniu warto sprawdzić. Ja zawsze sobie delikatnie podnoszę papier i od spodu ona powinna być twarda i wtedy wiem, że jest gotowa. I co chciałam też powiedzieć pokrótce, bo na naszym kanale jest odcinek z Bezą Pawłową i czasami tam pisaliście, że trzymaliście się właśnie tej temperatury, którą my podałyśmy, ale wasza beza jest brązowa, więc musicie rozpoznać swój piekarnik, jak piecze, bo jeżeli widzicie, że ona za szybko się rumieni, no to warto obniżyć tą temperaturę i suszyć nieco dłużej, a w mniejszej temperaturze. Blaty bezowe się suszą, czas na frużelinę. My mamy tutaj świeże truskawki, możecie sobie wykorzystać inne owoce, ale już niedługo sezon właściwie, taki wiecie, że są polskie truskawki. Tak, dlatego stwierdziłyśmy, że tak, truskawki i fajnie komponują się razem ze smakiem pistacji. Dokładnie. Na patelnię lądują truskaweczki, do tego cukier. Niewielka ilość, bo wiecie, że beza jest bardzo słodka. Tak. Dobrze. Całość trafia na palnik. Czekajcie. Dodamy trochę cytrynki. A, cytrynka? Właśnie, patrzę, mi coś brakowało. I będziemy sobie to tak delikatnie podgrzewać. Chodzi o to, żeby truskawki były miękkie. Na sam koniec dodamy napęczniałą żelatynę i mamy tutaj już w miseczce skrobię ziemniaczaną, która jest wymieszana razem z wodą. Taki kisiel zrobimy. No to działamy. Mamy frużelinę i teraz dodamy jeszcze nieco napęczniałej żelatyny. Patrzcie, jak napęczniała. Nie mogę wbić. Czekaj, łyżeczka. Masz? Proszę. Dobra, mam. Dobrze, mamy to. Dzięki temu frużelinka będzie się pięknie błyszczeć. Dla podkręcenia smaku woda różana. Tak. Troszeczkę dodamy. Tak, troszeczkę dodamy. Dobra, myślę, że wystarczy. Gotową frużelinę odstawiamy do wystudzenia, a teraz przejdziemy do kremu. Ale nie byle jakiego, bo będzie krem pistacjowy. Ale to woda różana pachnie. Zobaczcie, jak pięknie wysuszyła się beza, mamy super przejścia. Teraz zrobimy krem. Krem będzie na bazie pasty pistacjowej. Do tego mamy serek mascarpone, śmietankę, którą już tutaj mam w mikserze, cukier puder i sól dla podkręcenia smaku. Zawsze to połączenie pistacji i soli jest rewelacyjne. Chciałam też nadać trochę chrupkości w bezie, więc postanowiłam jeszcze posiekać pistacje. Tu są pistacje niesolone, stąd ta sól w kremie, ale też możecie wykorzystać pistacje solone. Jeśli chodzi o krem, bardzo prosty, wszystko do misy miksera. Mamy tutaj serek mascarpone, jeszcze się cała pobrudziłam. Od razu do miksera. Siup. Do tego cukier puder. Nie za dużo. Sól. Tak więcej dam. No. I na koniec pasta pistacjowa. Zwracajcie uwagę przy zakupie na skład takiej pasty. My mamy tutaj 100% pistacji, nie ma żadnego innego składnika, nie ma tutaj oleju, cukrów, soli, po prostu są tylko pistacje. Tak, 100%. Tak. Składniki pistacji 100%. No jest to rewelka. Można by było tak jeść łyżką z tego słoiczka. No. Dobra, myślę, że jest ok. Wszystko miksujemy do połączenia i kremik gotowy. Mamy kremik gotowy. Gdzie już? Gdzie? Ja też chcę. No. Czad. Dobra. Naprawdę to jest genialne. Ja już posiekałam sobie tutaj pistacje, którymi będziemy posypywać nasze warstwy. To co? Do dzieła. Aha, jeszcze frużelinka, to już mamy.
frużelinkę. Kremik frużelinka. Dobre to będzie, powiem Wam. Teraz mało pistacji mamy, damy jeszcze tutaj. Przykrywamy krążkiem i powtarzamy kolejną warstwę. Teraz ten taki średnio zielony. Beza gotowa. Mówię Wam, jak taką bezę zaserwujecie znajomym, to oszaleją, a ich kubki smakowe będą tym bardziej szaleć. Wygląda fenomenalnie. Mamy nadzieję, że wykorzystacie nasz przepis. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie sobie wydrukować i włożyć do swojego segregatora, to możecie odwiedzić naszą stronę domowe-wypieki.com. Tam znajdziecie cały przepis. Beza najlepsza jest od razu po przełożeniu. Nie przekładajcie dzień wcześniej, warto sobie wypiec te krążki, a przed podaniem dopiero przełożyć kremem. Kolejny odcinek za tydzień w środę, godzina 17, będzie również smacznie i słodko. Także do zobaczenia. I subskrybujcie nasz kanał. Pa! Pa.